po to, żeby lekarz mógł przeprowadzić zabieg transplantacji, to jesteście niezbędni, żeby skoordynować to wszystko, skojarzyć dawcę z biorcą i doprowadzić do szczęśliwego finału w postaci właśnie operacji. No jest to nasza rola, którą staramy się wypełniać po to, żeby naszym chirurgom, transplantologom dostarczyć jak najwięcej wiedzy dotyczącej dawcy, tak aby można było właśnie skorelować dawcę z biorcą, bo akurat w naszym szpitalu to nie koordynator wybiera samodzielnie biorcę, tylko w ścisłej współpracy z chirurgiem, który będzie wykonywać taką transplantację. Nasza rola polega na tym, żeby przygotować raport dotyczący zgłoszonego dawcy, przygotować listę potencjalnych biorców po to, żebyśmy wspólnie mogli wytypować biorcę dla konkretnego dawcy. Mateusz, ty powiedziałeś, że to jest czasami tak, że żeby lekarze mogli spać, to wy musicie nie spać, bo to jest praca, gdzie się godzin nie wybiera do końca. Tak, praca jest 24 godziny na dobę. Natomiast nawiązując do tego, co powiedzieli lekarze, że my jesteśmy w tym bardzo ważni, może też jest tak, ponieważ to od nas się zaczyna. Jeżeli dostajemy zgłoszenie z poltransplantu, to my w pierwszej kolejności mamy tą informację i później, tak jak powiedziałem, wybudzamy cały zespół. Natomiast pragnę zwrócić też na to uwagę, że my jesteśmy na samym początku tego łańcucha, ale bez kolejnych ogniw to by się na pewno nie udało. Także poprzez wszystkich kardiochirurgów, anestezjologów, pielęgniarki, rehabilitantów, kierowców i cały zespół, który tam w szpitalu czuwa nad dawcą, nie byłoby to możliwe. Ale to prawda, to my się budzimy, my sprawdzamy, my szykujemy po to, żeby ten zespół, który później przeszczepia jeszcze wiele godzin, był w pełni sił, gdzie nasza praca najczęściej kończy się na momencie, kiedy ten narząd bezpiecznie trafia do szpitala. Oczywiście zawsze każdy z domu jeszcze pyta się, jak poszło. Budzimy się, sprawdzamy, czy jest jakaś informacja, czy biorca wyjechał z bloku, czy się udało. Natomiast ten zespół kolejne godziny jest na nogach, więc staramy się im zapewnić taki komfort, aby byli wypoczęci i bezpiecznie mogli przeprowadzić zabieg. My też podczas 21. biegu po Nowe Życie mówimy dużo o transplantacji od żywego dawcy. Czy tutaj ta koordynacja się różni w przypadku dawcy żywego i zmarłego? No niewątpliwie koordynacja od dawcy żywego jest koordynacją planową przede wszystkim. To nie jest budzenie w środku nocy, że jest dawca, tylko to są czasami tygodnie przygotowań do takiego zabiegu. W naszym szpitalu mamy osobną koordynator, która zajmuje się tym i od początku do końca takie pary prowadzi, również po przeszczepieniu. Także to jest takie, no na pewno czasowo bardzo spokojniejszy zabieg planowy. To też jest tak, że jesteście w kontakcie także z pacjentem, czyli z biorcą. To też jest dosyć odpowiedzialna rola. Tak, cały czas monitorujemy naszą listę oczekujących po to, żeby w momencie, kiedy zaistnieje dawca, a nigdy nie wiemy, czy to będzie dzisiaj, czy jutro i nie znamy ani pory, ani daty, żeby każdy biorca był przygotowany na ten telefon w każdej chwili dnia i nocy. Marzenia największe wasze jako koordynatorów, bo wiemy, że transplantologia w Polsce ma się coraz lepiej, na szczęście. W tym roku mamy dobre wyniki i to już jest kolejny rok z dobrymi wynikami, jeżeli chodzi o liczbę przeszczepów. Ale zakładam, że jako koordynatorzy macie swoje marzenia związane z tym, co by się mogło wydarzyć w polskiej transplantologii, żeby było jeszcze lepiej. Trudne pytanie. Na pewno chcielibyśmy, żeby ludziom ciągle mieli entuzjazm do tej pracy, tym, z którymi współpracujemy, bo to jest ważne. No to jest, mówię, praca taka, nie wiadomo kiedy ona nastąpi, więc też wymaga jakiejś odpowiedniej psychiki tych ludzi, którzy się tym zajmują. I mówię tutaj nie tylko o zespołach transplantacyjnych, ale też i o szpitalach dawcy, tam gdzie mamy koordynatorów szpitalnych, którzy też mają tą najcięższą rolę, czyli rozmowę z rodziną, spotykają się ze śmiercią. My jesteśmy troszkę po tej drugiej stronie, gdzie widzimy już efekt tej ciężkiej pracy wszystkich, kiedy widzimy pacjenta po transplantacji. Także żeby tego entuzjazmu nie zabrakło nam. Mateusz, twoje marzenie? Moje marzenie jest, abyśmy mimo takich wydarzeń jak dzisiaj, żeby takie wydarzenia jak dzisiaj były, można powiedzieć, codziennie, żeby się mówiło o tym codziennie, żeby było więcej świadomości społecznej, wtedy nam będzie łatwiej, łatwiej będzie tej drugiej stronie, czyli w szpitalach dawców, a także łatwiej będzie wyrazić tą świadomą wolę za pośrednictwem rodziny. Ta osoba już nam nic nie powie, ale rodzina często bije się z myślami, nie do końca rozmawiają na ten temat. Jeżeli więcej na co dzień będziemy o tym mówić, te osoby także między sobą. Kiedyś my możemy być z tej drugiej strony, różnie może być, natomiast my rozmawiamy na ten temat ze swoimi bliskimi. Są osoby, które nie rozmawiają, więc jeżeli wszyscy będziemy więcej mówić, każdemu będzie łatwiej i będzie więcej dawców, czyli mniej osób oczekujących na liście.
No też powiem, żeby ta lista oczekujących na transplantację nie rosła tak dynamicznie, żeby lekarze kierowali pacjentów wyprzedzająco do ośrodków transplantacyjnych, tak aby przygotować tego pacjenta w odpowiednim czasie na przeszczep, tak żeby cieszył się po przeszczepie długim, długim jeszcze życiem. Też po to jesteśmy, żeby o takich marzeniach mówić głośno, wierząc, że przyjdzie taki dzień prędzej niż później, że one się spełnią. Koordynatorzy transplantacyjni, wy jeszcze jesteście przed startem, prawda? To jeszcze przed nimi największe emocje. Jest jakiś cel, wynik? No, być pierwszą. I bardzo dobrze. Również taki puchar, myślę, że w naszym ośrodku na pewno znajdzie miejsce. Czyli będziecie trochę ze sobą rywalizować. No myśmy ustaliły z moją trójką, że chcemy dobiec po prostu, zaznaczyć swoją obecność. Jeszcze nie ma rywalizacji, każdy z nas jest z innych ośrodków. Właśnie też to zauważyłam. Ale naprawdę, zawsze nam przyświeca słuszny, wspólny cel. I jeżeli tylko możemy, wspólnie się wspieramy i sobie pomagamy, tak aby doszło do tej transplantacji, ponieważ to jest ogrom pracy całego zespołu. Przy tym pracuje zazwyczaj ponad 100 osób, więc musi być zgranie i jeżeli my sobie nie będziemy pomagać, no to tylko się przysłuży dla szkody pacjentów. Także tutaj rywalizujemy, a na co dzień zawsze sobie pomagamy. Bo prawda jest taka, że to pacjent jest najważniejszy. Bo pacjent jest najważniejszy i te rzeczywiście relacje między koordynatorami to jest zbudowane w takiej współpracy, że my działamy na rozwój polskiej transplantologii. Nie na rozwój danego ośrodka, ale staramy się będąc w relacjach służbowych z naszymi koordynatorami zgłaszającymi dawcę czy koordynatorami transplantacyjnymi po to, żeby rozwijać polską medycynę transplantacyjną.